Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do pierwszego meczu z Best of 9, czyli do 5 wygranych pomiędzy White-rą, Protossem po prawej stronie na dole map Belshire Vestige albo coś takiego i BeastyQT, czyli Beastym z klanu Empire, z grupy gamingowej Empire. No mam szczerą nadzieję, że zobaczymy tutaj StarCrafta na najwyższym możliwym poziomie. I przyznam się od razu, że drugi raz już zaczynam komentować ten mecz, bo oczywiście w 80% poprzedniego, żeby nie powiedzieć, ile wieczór trwał ten, oczywiście zaczęli mi wiercić nad głową, jedyne co było słychać to tylko i wyłącznie ależ to jest irytujące, no po prostu mieszkanie w nowym bloku, gdzie ludzie wciąż się jeszcze sprowadzają, strasznie wkurzające. Dobrze, wróćmy może do StarCrafta. Mamy pojedynek PVT, czyli coś, co ostatnimi czasy, jakby to powiedzieć, cieszy się sporą uwagą świata StarCrafta. Generalnie Terran ostatnio jest na, jakby to powiedzieć, jest bardzo intensywnie omawiany przez wszystkich graczy. Z tego względu, że co po niektórzy twierdzą, że Terran w tej chwili jest OP, Overpowered, czyli przepakowany, czyli troszkę zbyt silny w porównaniu do innych ras. No i cóż, jakby się przyjrzeć, to tak teoretycznie niewiele się Terranom zmieniło. Terranie dostali miny, Terranie dostali Hellbaty, no i Terranie dostali przyspieszenie dla Medivaków. Miny w dosyć wczesnym etapie gry są bardzo potężne. Trzeba przyznać, że są bardzo potężne, szczególnie ich umiejętność do niszczenia linii minerałów, w sensie SCV-ek, probek i tak dalej w linii minerałów jest bardzo, bardzo duża. No i jeśli nie zauważymy dropu z min, kiedy za linią minerałów nam się zakopią dwie miny, to po prostu możemy się pożegnać z meczem, bo stracimy połowę, 2/3 naszego wydobycia z danej bazy w ciągu kilku sekund. No i to jest problem, więc trzeba bardzo uważać. Jeśli chodzi o Hellbaty, to no, są to dosyć silne jednostki, ale wtedy, kiedy się pojawiają, pojawiają się stosunkowo późno, żeby je wybudować niezbędna jest armory i fabryka i w ogóle i dodatkowy upgrade, więc no, nie są aż tak przerażające. No i ostatnia rzecz, prędkość dla Medivaków. Wydaje mi się, że to jest to, co w tej chwili powoduje największy raban na forach, bo jest to bardzo użyteczna umiejętność. W dobrych rękach naprawdę potrafi zrobić różnicę między wygraną a przegraną. To, jak użyliśmy Afterburners. Engage Afterburners się nazywa chyba ta umiejętność. Generalnie sprawia ona, że Medivac leci 2 razy szybciej przez kilka sekund i można jej używać stosunkowo często. Ona chyba działa przez 10 sekund, a można jej używać co 30 sekund. No i ma ona 2 zastosowania. Po pierwsze, pozwala dużo szybciej wlecieć do bazy, więc ma się dużo mniej czasu na reakcję, na zauważenie tego Medivaka na minimapie, no i mniej czasu na wycofanie ewentualnych probek, dronek, tudzież nie wycofanie, ale właśnie atak jednostkami na to miejsce, gdzie jest robiony drop. I z drugiej strony jest bardzo przydatna w uciekaniu z baz, w sensie można wpakować jednostki, którymi atakowaliśmy do Medivaka, uaktywnić tą umiejętność i po prostu uciec. I nie ma w grze, co ciekawsze, jednostki, która byłaby w stanie dogonić tak uciekające Medivaki. Feniksy są wolniejsze. Oczywiście można się zblinkować Stalkerami, ale nie jest to... Znaczy blink to jest umiejętność jednorazowa, więc jeśli tym jednym blinkiem nie uda nam się po prostu złapać tych Medivaków, no to niestety po prostu będzie... No, uciekną te Medivaki, tak? A razem z nimi cała armia. Także to jest dosyć potężna rzecz. Ludzie tego używają coraz skuteczniej. No i ja się troszkę obawiam tego, co dalej będzie, bo z jednej strony jako Protoss, w zasadzie jako nie Terran, czuję potrzebę po prostu ograniczenia tego, ale wiem też, że już niedługo wszyscy gracze znajdą jakąś odpowiedź na te Medivaki. No i będzie dobrze. Dobrze, ale przechodzimy w tej chwili może już do samego meczu, za dużo się nagadałem. Mamy jednego Oracla, pokazywałem Wam wcześniej tego Stargate'a. Oracle będzie niszczył SCV-ki, 2 w tej chwili zabite. Kolejne Marinesy giną. Oracle troszkę już jest obniszczony i chyba jakichś ogromnych strat nie zada, ale zginęły 2 Marinesy, 6 workerów w tej chwili w sumie i jeszcze na dodatek 1 mina została zniszczona. Więc ten Oracle zdecydowanie za siebie zapłacił. w sumie liczba zabitych na nim 10, no i jeszcze dodatkowo są te stalkery, które walczą tutaj z marinesami, hellbatami i tak dalej i zostanie zniszczony hellbatem ten stalker, jak często widzicie Heliona, oczywiście nie Hellbata, niszczącego Stalkera, bardzo rzadko, prawda? Dobra, mamy jednego Oracla tutaj, drugi Oracle tutaj jest już w drodze i jeszcze jeden tutaj atakuje w tym momencie. Kolejne są SCV-ki niszczone, 3, 4, mina, czy zostanie zniszczona? Ta, Jezus Mary, ale one są potężne, przepotężne i Empire BeastyQ mówi GG! Oj, Oracle zdecydowanie wygrało mecz White-ra tym razem, więc w tym pojedynku Best of 9 jest już 1-0 dla White-ry. Swoją drogą ten pojedynek był transmitowany na żywo przez Egwena, jak widzę właśnie tutaj. Także myślałem, że będę pierwszy z polskich komentatorów, który to pokaże, ale niestety nie. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę i zapraszam do drugiego meczu.